Wielka olimpiada małych sportowców w Suwałkach zwiększa swoją rangę z lokalnej na międzynarodową. W tym roku pojawią się na niej milusińscy z litewskich przedszkoli. Igrzyska w polsko-litewskich barwach odbędą się za sprawą projektu Bądź aktywny, bądź zdrowy, będącego częścią programu współpracy transgranicznej. Impreza finansowana jest ze środków unijnych. O tym, kto pojawi się na zataczających coraz to szersze kręgi wydarzeniu, mówi koordynatorka igrzysk przedszkolaków. Wszystkie publiczne przedszkola z miasta Suwałk oraz przedszkole numer 9 przy ośrodku szkolno-wychowawczym oraz przedszkole niepubliczne Zielony Zakątek. Goście z Litwy to dzieci z przedszkoli litewskich, tak będzie z 11 przedszkoli. Będziemy gościć dzieci z Łoździei, z Druzgiennik, Warny oraz Alitusa. Będziemy gościć o wiele więcej drużyn, będzie 800 uczestników. W zorganizowanych zawodach sportowych weźmie udział 18 drużyn. Dzieci z zapałem przygotowują się do imprezy już od kilku tygodni. Przechodzą, jak na olimpijczyków przystało, intensywny trening. Czynią to chętnie, bo mają do dyspozycji nowy sportowy sprzęt. Olimpiada dla młodych sportowców zawsze była wyzwaniem, ale tym razem będzie jeszcze trudniej. Będą jak gdyby wymagały od dzieci dużej sprawności fizycznej, tak, koordynacji ruchowej. Będą to najczęściej biegi, skoki, pokonywanie różnego rodzaju ścieżek korekcyjnych. Koordynatorem imprezy niezmiennie jest przedszkole numer 8. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców Suwałk, tak, na Polsko-Litewską Olimpiadę Małych Sportowców w Suwałkach 20 marca, godzina 9:30.